A więc porządna uczta to jest oczywiście dużo mięsa. I rzeczywiście, wspomniałeś o polowaniach. Polowania są w zasadzie rozrywką dla elity, tak? To znaczy, chłopi, jeśli polują, to najczęściej kłusują. To naprawdę rzadko kiedy mają pozwolenie na polowanie. Natomiast elita, jakby rycerstwo, polowanie jest w ogóle jedną z rozrywek rycerskich. Jedną z tych zajęć, które też uważane są za przygotowanie takie wojenne. Istnieją różne szlachetne formy polowania, na przykład polowanie z sokołami. Cesarz niemiecki, król sycylijski, Fryderyk II napisał cały traktat o sokolnictwie, który właśnie był jednocześnie taką kompendium wiedzy, encyklopedią i w ogóle wszystkim naraz, bo to właśnie była szlachetna sztuka. A więc oczywiście mięso dziczyzny jest uważane za dobre mięso i bardzo wartościowe i lubiane, ale właśnie jest zdecydowanie elitarną potrawą. I najczęściej je się albo na takich drewnianych miseczkach, na które się nakłada to mięso, często jeszcze z jakimś sosem, albo po prostu na chlebie, tak? Albo na przykład właśnie na tych drewnianych miseczkach pajdy chleba, na które potem się kładzie to mięso, przy czym samego ten chleb wcale niekoniecznie jest jedzony przez biesiadników. Te psy, które się pałętają przy uczcie wszędzie, gdzie się tylko da, mają z reguły dosyć dużo do skorzystania, tak? No bo na przykład właśnie niezjedzony chleb, czyli to gorsze pożywienie, bardzo chętnie rzuca się psom. Bardziej cyniczni historycy i historyczki twierdzą, że to szaleństwo na punkcie przypraw, jakie rzeczywiście te elity europejskie przeżywają, zwłaszcza w późnym średniowieczu, bierze się między innymi stąd, że to mięso przechowywane w bardzo różnych warunkach wcale niekoniecznie jedzono świeże, tak? I że w związku z tym ostre przyprawy były niezwykle cenione. Tutaj ewidentnie widzimy właśnie ucztę rycerską. W tle w ogóle jacyś rycerze zakuci w zbroję, wyruszający z zamku i zapewne na jakąś wyprawę, a z przodu właśnie jakaś obfitość jedzenia, wino. Puchary są z reguły indywidualne, tak? Ale nie ma rzeczy jak talerz prywatny. Właśnie. Natomiast talerz jest ewentualnie ta deseczka z krojonym chlebem. Tu jakiś duchowny zasiada, tutaj zasiada wyraźnie jakiś książę. Tak? Ten stół ma też swój określony porządek. Spora część tych ludzi, którzy się tutaj kręcą dookoła, to są służący. Ten sposób jedzenia wymaga na przykład oczywiście służącego, który w razie czego będzie podawał wodę do obmycia rąk. Tak? No bo jednak jak się je palcami, wiadomo. Służący do podawania potraw, służący do nalewania wina. Z reguły dużo więcej ludzi jest obecnych przy jedzeniu niż naprawdę je. Część z tych ludzi dostanie potem różne fajne resztki w kuchni. Tak? To też jest przecież tak, że ten posiłek jest dzielony na wiele różnych sposobów. Odpady z pańskiego stołu zupełnie dosłownie trafiają często właśnie do służby, a poza tym właśnie również do tych psów, które się pętają. Tu akurat nie ma żadnych właśnie śpiewaków ani tancerzy, którzy by umilali tę ucztę. Natomiast właśnie ciekawa jest ta wyprawa wojenna w tle, tak, która wyraźnie gdzieś wyrusza. Oczywiście znowu, nie wyobrażajmy sobie, że przez całe średniowiecze podstawowym uzbrojeniem rycerza była ciężka zbroja płytowa, bo to jest dosyć późna ostatecznie konstrukcja. Rycerstwo średniowieczne dochodziło stopniowo tak do tej swojej pełnej zbroi. No i oczywiście najsmutniejsze jest to, że jak już się pojawiła ta ciężka zbroja płytowa, to mniej więcej w tym samym czasie pojawiły się takie rodzaje broni, wobec której zbroja płytowa okazywała się być najbardziej fatalnym urządzeniem, jakie mogło tylko istnieć. Zbroja płytowa ma to do siebie, że tak, po pierwsze oczywiście, rycerz w zbroi właściwie może walczyć tylko konno, tak? On jest bardzo mało mobilny, spieszony. To jest oczywiście niezwykle drogie uzbrojenie, tak? A więc mamy do czynienia z armią, która jest bardzo elitarna, ponieważ tylko rzeczywiście bogatych ludzi stać na konia bojowego i pełne uzbrojenie i jeszcze wyszkolenie. Ona potrafi dużo zdziałać samą swoją masą. Natomiast klasyczna bitwa rycerska to właściwie jest taka seria indywidualnych pojedynków toczonych przez dwie grupy ludzi na koniach. Tak? Świetnie to zdaje się sprawdzało w turniejach, które były też, zwłaszcza w późnym średniowieczu, taką rozrywką rycerską, czyli w tych takich wszystkich pozorowanych walkach, które toczono między sobą dla sportu i chwały i pieniędzy. Natomiast problem pojawił się w momencie, kiedy na przykład w czasie wojny stuletniej, która się toczy od połowy XIV do połowy XV wieku między Anglią i Francją,
Naprzeciwko siebie stanęło francuskie rycerstwo uzbrojone właśnie po zęby w zbroje płytowe i angielscy łucznicy wywodzący się z zupełnie innej warstwy społecznej, bo to najczęściej jednak byli chłoporzemieślnicy, ale uzbrojeni w tak zwane długie łuki, o bardzo długiej cięciwie, bardzo dużym naciągu i strzała z długiego łuku przebijała zbroję płytową. Oczywiście znowu, wyszkolenie takich łuczników to nie była prosta sprawa. To nie jest tak, że można wziąć byle człowieka od pługa i postawić go z takim łukiem. Tak? Oni musieli się bardzo długo uczyć, żeby z nich umieć strzelać. Podobnie jak wyszkolenie kuszników. Kusza była tak straszną bronią, że paru papieży zastanawiało się, czy jej nie zakazać. Również dlatego, że przebijała zbroję płytową. Jedyne, co było wadą kuszy i co było jednocześnie ratunkiem dla tych, którzy musieli walczyć z kusznikami, to jest to, że kusze się bardzo wolno naciągało. Tak? To znaczy kusznicy oddają strzał, po czym zanim naciągną kuszę, najczęściej zresztą używają do tego jakiejś dźwigni, bo do porządnej kuszy się nie naciąga ręką, tak? Włożą następny, no to jest za mocny, tak? Następny bełt włożą, to miało na tyle dużo czasu, że już często armia zdążyła za atakować, tak? Natomiast jakby właśnie, i to jest kolejny jakby taki to kolejne pęknięcie, tak, w tym średniowiecznym obrazie świata, znaczy dokładnie w tym czasie, kiedy wydawać by się mogło, że ta rycerska technika walki osiąga doskonałość, na polach bitew pojawiają się zupełnie inni ludzie z innymi technikami, które się okazują skuteczniejsze od rycerzy. A jeszcze nic nie powiedziałam o Mongołach, którzy to rycerstwo średniowieczne w XIII wieku też rozwalali, jak chcieli tak naprawdę. I byli dużo lepsi. Godzinki księcia Tiberii pokazują nam kalendarz, taki zodiak z określonymi znakami zodiaku. Tutaj jesteśmy latem, prawda? Mamy lwa i co to jest? Rak, tak? I pokazują nam też bardzo pięknie różne prace polowe wykonywane o określonych porach roku. Tu oczywiście są zbiory oraz strzyżenie owiec. Godzinki księcia Tiberii. Albo po francusku bardzo bogate godzinki księcia Tiberii. Les très riches heures du duc Tiberii. I to jest z kolei lipiec, czyli już w ogóle tak wcześniejsza część zbiorów i koszenie traw. Też zwróćmy na to uwagę, że widzimy na polach, tak, mamy kobiety i mężczyzn. Pracujących w zasadzie jednakowo, bo tu są już panowie, tak? Poznajemy ich po jeszcze krótszych spódniczkach, tak? Ale tutaj właśnie panie, oni koszą, a one robią snopy. Tak, on jedna zbiera takimi niby grabiami, druga widłami układa snopy. Oczywiście, a tu mamy z kolei, to jest zupełnie oczywiście nie po kolei, bo to jest wiosna i to jest wiosenna orka. Kolejne mutacje pługa i pogłębianie się i jakby umacnianie się radła, pojawienie się radła żelaznego, to są oczywiście wszystko jakby kolejne rzeczy, które poprawiały jakość życia średniowiecza. Tak? To znaczy, zdaje się, że niewiele tak naprawdę tam zbroja płytowa zbroją płytową, a lepszy pług, który pozwala na głębszą orkę, a więc na wrzucanie ziarna w rzeźniejszą ziemię, to są tak naprawdę te wynalazki, które rzeczywiście jakoś to średniowiecze zmieniały na lepsze. I tu mamy pozostałe prace polowe, takie wczesnowiosenne. Domyślam się, że one się wiążą między innymi z jakimś, część to są pewnie zbiory jakichś roślin innych niż zboże, a część to jest pewnie okopywanie nieużytków. W późnym średniowieczu upowszechnia się też tak zwana trójpolówka. To znaczy ten system, w którym właśnie się dzieli pole na trzy części. Na jednej się sadzi ozime zboże, na drugiej jarę, a na trzecią się ugoruje, tak? Albo używa do wypasu zwierząt. Dzięki temu ma się po pierwsze dwa razy do roku zbiory, a po drugie ta ugorowana część ziemi odpoczywa, tak? Czyli właśnie tak się nawozi. A tu są właśnie te świnie w lesie. Wypasane i wypuszczane do lasu. Listopad. Nie wiem zresztą, ale nie chcę nadmiernie zgadywać, bo one są ewidentnie wypasane, bo nawet widać żołędzie tak wysypane tym świniom. Natomiast być może również, bo tam z tyłu jest coś, co wygląda jak świnia na sznurku. Być może to jest już czas zbioru trufli również. Jak wiadomo, świnie mają szczególnie dobry węch do trufli. Proszę? Nie, no nie stado, nie, ale te no, tak, bo tam z tyłu, nie, bo te godzinki oczywiście tak jak wiele średniowiecznych wizerunków, one często jakby różne sceny gromadzą tak niejako w jednym miejscu. Świnie
Świnie mogły być wypasane w lasach, oczywiście, ale ponieważ gospodarka miejska też nie była tak całkiem odcięta od gospodarki wiejskiej, na przykład w Sienie w XIV wieku niektórzy mieszkańcy mieli specjalny przywilej pasania świń na ulicach miasta, co miało ogromne znaczenie. Dokładnie, w sytuacji, w której ludzie wyrzucali odpadki, a pamiętajmy o tym, że odpadki ludzi w średniowieczu są w znacznej mierze organiczne, tak? Nie ma plastiku. Natomiast poza tym, co ludzie się wydalają, no to są to przede wszystkim resztki jedzenia. W związku z tym świnie w rynsztokach miejskich miały się na czym pasać i obie strony na tym zyskiwały. Tak świnie tłuściały, a rynsztoki stawały się coraz czystsze. Tak, teraz dziki robią to, tak powiem, z własnej woli, tak samorzutnie.